Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, która będzie nosiła tytuł My Słowianie. W tej serii będę przedstawiał wszystkie demony oraz złe istoty, które pochodzą z naszej prastarej religii, a więc z wyznania pierwszych naszych praojców, czyli ze słowiaństwa. Pierwsze demony, które przedstawię, to będzie Południca oraz Północnica. Wbrew pozorom, Północnica oraz Południca nie są wymysłem gry Wiedźmin oraz innych gier fantasy. Ale zaczynajmy. Zaczniemy od Południcy. Południca, zwana inaczej także Przypołudnicą, Żytnią, Rżaną Babą lub Babą o żelaznych zębach. Według wierzeń słowiańskich jest to złośliwy i morderczy demon polujący latem na tych, którzy niebezpiecznie w samo południe przebywali w polu. Według wierzeń naszych praprzodków południcami stawały się kobiety, które zmarły tuż lub w trakcie ślubu, bądź wkrótce po weselu. Zadawały napotkanym na polu ludziom zagadki, od odpowiedzi na które zależał los pytanego. Zabijały lub okaleczały swoje ofiary, dusiły śpiących na polu żniwiarzy i porywały dzieci bawiące się na skraju pola. Południce ukazywały się jako młode dziewczyny lub stare kobiety owinięte w białe płótno, z rozpuszczonymi w nieładzie włosami. Na plecach nosiły worki, w których porywały dzieci. W rękach trzymały zazwyczaj drąg, orzuk lub sierp, którym potem dręczyły swoje ofiary. Prawdopodobnie postać południc utożsamiano z często występującymi w okresie letnimi małymi wirami powietrza, powstającymi w gorące dni przed nadchodzącą burzą. Wir ten pojawiał się nagle i osiągał wysokość do kilku metrów. Poruszał się niczym mała trąba powietrzna i znika równie szybko, jak się pojawił. Od starszych ludzi można usłyszeć ostrzeżenie przed wejściem w ów wir. Ma to bowiem grozić przetrąceniem. Możliwe jest również, że napadem południcy tłumaczono tak zwany udar słoneczny. Wiara w południcę obecna była w północnej części Słowiańszczyzny: Łużyce, Czechy, Słowacja, Polska, Ruś. Ich południowo-słowiańskim odpowiednikiem były Wiły. A teraz czas na kilka nawiązań w świecie współczesnym. Południca jest motywem wiodącym piosenki W południe autorstwa Kazimierza Grześkowiaka. Południce są jednym z oponentów polskiej fabularnej grze komputerowej Wiedźmin z 2007 roku oraz Wiedźmin 3 Dziki Gon wydanej w 2015 roku. Południca to tytuł powieści niemieckiej pisarki Julii Frank, której bohaterka pochodzi z Budziszyna na Łużycach. Książka została wydana w 2007 roku i zdobyła prestiżową niemiecką nagrodę literacką. Ale jak już wspomniałem o Południcy, muszę również wspomnieć o Północnicy. Północnica była zwana inaczej Nocnicą, Noculą, Płaczką, Rusałką Pałaksa. Północnica to specyficzny rodzaj zmory, dręczącej tylko niemowlęta, a w niektórych wierzeniach odpowiedzialna też za bóle piersi u młodych matek. W środku nocy, zakradłszy się do łóżeczka dziecka, budziła je i nie pozwalała już usnąć, strasząc, szczypiąc i drapiąc. Stwór ten najczęściej był niewidzialny lub był widziany pod postacią zmory. To już by był koniec tego pierwszego krótkiego odcinka. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba i chętnie zaczniecie sięgać po folklor słowiański. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii My Słowianie.